Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Geralt z Rivii. Nie no dobra, sorry. Aż takiego rozdwojenia osobowości nie mam. Ja jestem Piechol, to jest Geralt z Rivii. Piechol to ten, który steruje, Geralt ten, który jest na ekranie. Lecimy dalej, tylko właśnie, lecimy gdzie? Tak właściwie, no trzeba wybrać sobie albo zadanie, albo cel na mapie. Nie, zrzućmy okiem na zadania, czy przypadkiem jakiegoś nie przyjąłem, które pomoże mi teraz tutaj rozwinąć postać na tyle, żeby wbić jakiś level. No kurde, tutaj partyjka z karczmarzem, być może, ale nie. O kurde. No to też znalazłem gdzieś po drodze. Po prostu schemat ulepszeń rynsztunku. Szkoły kota 2. No brudnej forsy dalej nie mogę zrobić. No ale też szkoła kota po prostu jest. Nie no to co, chyba faktycznie z pobocznych zostaje... Nie no, faktycznie nie mam pobocznych. Ale mam tutaj polowanie na czarownicę. Kurcze. Wolałbym się zająć jakimś zadaniem pobocznym, więc może wejdźmy jeszcze w mapę. I zobaczmy, czy gdzieś nie potrzebują mojej pomocy, czy gdzieś nie czai się... O kurde, to jest duża mieścina nawet. Ale czy gdzieś nie czai się przypadkiem zupełnie jakaś tablica ogłoszeń dla mnie? No to jakby co i czarownica i tablica ogłoszeń... Ej, dobra. Dajmy tutaj znacznik. Albo wiecie co? W sumie dajmy znacznik najpierw tu. Najpierw pójdźmy w tą stronę. Aha, czyli ta wieża była tą budowlą na mapie. Dobra, spoko. Ale tak, najpierw do znacznika, bo tam jest obozowisko bandytów, a później do tablicy ogłoszeń, która znajduje się w miejscowości, gdzie mamy zasięgnąć informacji o wiedźmie i o sprzeczce, do jakiej doszło między wiedźmą a Ciri. Ale póki co utopiec. Może Ardem przywitajmy i pożegnajmy. No szkoda, że zdążył uderzyć, no ale nie zawsze wszystko musi być perfekcyjnie. Zresztą nie wszystko może być perfekcyjnie. No co jest, czemu nie zostawiacie już po sobie nic w ogóle? Aż tyle mózgów utopców mam już ze sobą? Kurde. Ale jest i kolejny, zobaczymy, czy ten też? No dobra, no ale musiał mnie dzielić. Ej, to nic nie zrobiło? Żadnego wrażenia na nim? Nie, ale już teraz doszedłem do takiej wprawy, że już mogę używać uników, a nie przeturlań. Żeby nie dostać w papę. No zazwyczaj jeszcze oni wydają z siebie ryk, kiedy chcą zaatakować, więc o tyle łatwiejsze zadanie. No dobra, są już dwa, więc ja liczę na dwie gleby. No taką mam nadzieję. Dobra, o, idealnie. No i pięknie. No kurde, jeden tylko. Szkoda. Ale lepszy jeden niż żaden. No, bo drugi za chwilę. No i o ile lepsze doświadczenie, o ile większe. Zresztą zaraz wam powiem dokładnie o ile. Bo to jest w statystykach miecza rozpisane przecież, prawda? 20% dodatkowego doświadczenia za cios kończący w walce z potworami. No i proszę bardzo, to są właśnie ciosy kończące. Ale okej, zanim utopcę, to może polećmy jednak faktycznie do znacznika, jaki sobie sam przed chwilą wyznaczyłem. No bo z utopcami mogę się bawić i bawić i bawić. O, a tu przykra historia. Zjedli i konika i zabili kobietę. Kobiety na szczęście nie zjedli. No zawsze coś, przynajmniej można ciało pochować. A nie trzeba tylko palić szczątków. No albo szczątki chować. W sumie też tak można. Ej, okej, mamy chatkę. Czy to są już bandyci? No to okej, może ja się posilę zawczasu. I teraz tak, no ludzie się nie przewracają tak łatwo, więc może podpalenie jednak lepiej tu zadziała. Oj kurde, i strzelają też. No chyba wy. Albo bardziej ty. Ty płonący zwłaszcza. Nie, okej, okay. Najpierw łucznika. Dobra, jakieś dwa cięcia, dwa przeturlania. No i można podpalać dalej. No i karcić mocnym uderzeniem podpalonych. Nie ma takiego płonięcia, kurde. Nie ma takiego palenia się, po prostu. Dobra, ale okej, okay. Już zaczynam dostawać delikatne cięgi. A zwłaszcza przez to, że jest tam łucznik. Tego trzeba zawalić. Też zawalić. Zapalić chciałem powiedzieć, ale zawalić ciosami też można. Choć kurde, kiepsko to wychodzi. Jednak na ludzi mocne uderzenia. Oj. Multi podpalenie. Oho, ho, 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 i dekapitacja. To zawsze cieszy. Psycholi. No dobra, i mnie też. Ładnie to wygląda. Zresztą nawet dekapitacji użyłem w intrze. Którego do tej pory nie zmieniłem i nie mam zamiaru zmienić. Przyzwyczaiłem się już. Ej, ten cały czas płonie! O kurde, trzeba było jego dobijać. No ale zawsze można dwóch naraz. Ej, co jest, ten nie? Prawie? Dobra, prawie.
A ja w ogóle walczę żelazem, mam nadzieję. O, ale nie widać dziury po mieczu w klatce piersiowej. No ale w Johnny Wicku nie było widać dziur po kulach w niektórych ciałach, więc spoko. Skoro film nie dał rady, to gry nie pociągajmy do odpowiedzialności za takie rzeczy. Dobra, no rozumiem, że skrzyneczka jak najbardziej możliwa do otwarcia. Skóra, kolejny z... O, kurtka łowcy nagród. I miałem miecz ze złotego miasta, ten jest ze srebrnego. Zaraz sobie sprawdzę, czy jest lepszy. Ale najpierw, no właśnie, podejrzewałem, że to tak będzie można otworzyć tutaj. Dobra, i co my tu mamy? Aha, świeczkę do zapalenia. No ale nie o to chodziło, możecie być pewni. Bardziej podniesienie tej świecy z półki. No to dalej słabo. Plaster miodu, to można zielarce w białym sadzie sprzedać. Tutaj chyba była wzmocniona skóra. Ej, tu jest skrzynka. Ale niestety nie mogę jej otworzyć. Szkoda, cholera. Ale dobra, rundkę dookoła domu, używając zmysłów. Przynajmniej tam, gdzie będzie to możliwe. Okej, dobra, to uznajmy, że ta lokacja odhaczona. Nawet mieli swoją własną studnię, ale fajnie. Nawet nieźle się urządzili. Dobra, rzut oka... Albo tak właściwie rzut okiem. Ekwipunek. Gorszy. Gorsze. I gorsze. Dobra. No to lecimy. 600 kroków stąd. Wykorzystajmy do tego płotkę. Posilając się, zanim nie podjedzie nasza żywa taksóweczka. Z głową gryfa oczywiście. Przyczepioną, bo jak żeby inaczej. No i pełen papeć, koniku. I teraz tak, ja w ogóle nic nie trzymam. A, no już zboczyłeś z trasy, okej. Czyli jednak trzeba ciebie kontrolować. No kiedy dam ci wolną wolę i pełną kontrolę, to wtedy się kończy to źle. Ej, co? Jakieś zadanie? Tutaj tak po prostu? No jak najbardziej, ej, od chłopki? Pomóż starej, słabej kobiecie. Co się stało? Co się stało? Zrujnowali w nocy kapliczkę Werny Miłosiernej. Oby ich szlak trafił. Pewnie czarni. Inaczej Werna się obrazi. Ziemia rodzić przestanie. Dziecka kurzajki oblezą, a psy parchów dostaną. Okej, jeżeli wierzyć w takie zabobony, to czemu nie mogę coś zaradzić? Brzmi groźnie. Pomogę ci. No są, podejrzewam, bardziej pasjonujące zadania, no ale postawić mógłbym tą figurkę z powrotem. Na nogi. I co, już? Kurde, ale te rękawice śmiesznie wyglądają na cutscenkę. Jak zwykłe skórzane mają 5 palcy, a nie 2 takie. Dziwne. Od dziś będziesz kapliczki naprawiać. Ja już wszystkie? Marfa. Jestem wiedźminem, nie konserwatorem szlaku dawnej architektury drewnianej. I elokwentny jeszcze do tego. Ze złem walczyć, a wandale są gorsi niż potwory. No tu bym się spierał akurat, ale okej. Jeśli zobaczę zniszczone kapliczki, zajmę się tym. Ale nie zamierzam dla nich nadkładać drogi. Tu wszędzie blisko. Bogowie cię będą prowadzić. Dobra, czemu nie? Opłacało się. 10 punktów doświadczenia piechotą nie chodzi. Masz coś jeszcze do powiedzenia? Przyjdą kiedy lepsze czasy. No, każdy czeka na lepsze czasy i tęskni za starymi, dobrymi czasami. Ale zazwyczaj nikt nie doczeka ani nadejścia przeszłości z powrotem, ani nadejścia tej przyszłości, kiedy będzie zadowolony i nie będzie już tak mówił. Nie, serio, uderzymy do tablicy ogłoszeń, zanim będziemy się bawić w obrońcę wiary. No bo stawianie do pionu kapliczek... Choć nie, no pewnie w pewnym momencie tego zadania spotkamy ludzi, którzy przewracają te kapliczki i dowiemy się dlaczego. Ej, to by mogło być nawet ciekawe. Ej, kurde, serio, to mogłoby być faktycznie nawet ciekawe. I to jest bankowo zadanie poboczne. Sugerowana 10 ranga, 10 poziom, a ja z 5. Dobra, a są wskazane? Są, i nawet nie jest aż tak bardzo daleko. Dobra, nie wiem, która bliżej. Chyba ta z prawej strony teraz na mapie, ta bardziej podświetlona. A, i zbiornik wodny po drodze, więc będzie problem z przeprawą zapewne. No jak, no tu przez rzeczkę nie przejdziesz, no już teraz praktycznie toniesz. Ej, dobra, kij, zostawmy ci tak w wodzie. Zobaczymy, jak sobie dasz radę, no. Koniku! No koniec nurkowania, jak na moje. A przy okazji coś podniosłem. Nie, płotko, serio, kurde, wyłaź z tej wody, bo zginiesz zaraz, a twoje życie jest mi miłe bardzo, bo... No, chciałbym na twoim grzbiecie przejechać dalej. Koniku!
A Kate, przywołajmy go tutaj. Proszę bardzo, po dnie, bardzo mądrze. Kurde, też bym tak zrobił, abym nie potrafił pływać. I w sumie tak robiłem, kiedy nie potrafiłem pływać, a się topiłem. No sorry, po którymś tonięciu. No już po prostu musiałem się nauczyć pływać. Ale wcześniej, przed tym, kiedy jeszcze nie potrafiłem, no to fajną metodą było wyjścia z opresji, a tak właściwie uniknięciu śmierci, było czołganie się po dnie. No, odpychać się rękoma od dna każdy potrafi z grubsza, prawda? Nawet małe dzieci. A wtedy zajście miało miejsce. Kurde, kolejny zbiornik wodny. No i moja łódka na tej mieliście właśnie. Choć była uszkodzona. A pływa się naprawdę fajnie, to muszę wam przyznać. No, czuć ten klimat żeglowania. Można się wsłuchać w dźwięk wiatru uderzającego w żagle. No, albo po prostu patrzeć na wodę, jak przemyka obok nas. Due... Kto? Endriaga, wojownik? A mogę zapisać teraz? Byłoby mi bardzo na rękę. No, dziękuję bardzo. Pięknie. Okej, może Ardem zacznijmy... Może się skończy na dobiciu po prostu. Ale jesteś paskudny. Aha, bardzo. Ale czy... Nie, nie przewraca się, ale pewnie się podpala. Oj, uwaga na ataki ogonem. No ale ogień działa bardzo dobrze, jak zwykle zresztą, ale srebrny miecz też całkiem nieźle się spisuje. No nie przez cały okres oczywiście użytkowania, bo niektóre ciosy zostają zablokowane, ale póki co mój Wiedźmin na 5 poziomie daje sobie radę. I to daje sobie radę bardzo dobrze. Dobra, podpalajmy jeszcze. Nie, fajnie byłabym jeszcze inne miejsca mocy znalazł teraz. No ale jednak mimo wszystko, kurde, bardziej by mi się przydał nowy poziom. I kolejne sloty. Widzieliście co zrobiłem? Przypadkiem uruchomiłem sobie pochodnie. Totalnym przypadkiem. Ej, chyba jestem zatruty tak w ogóle. Dobra, jaskółka, kurde, żarcie, no. Oj, 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 no. Na szczęście w ostatnim momencie chyba. Dosłownie. Okazało się, że jednak z tego wyjdę. Cało. Chyba jesteś, jesteś. Nie regenerujesz swojego zdrowia na szczęście. Ale też nie podchodzisz na tyle blisko, żebym mógł się podpalić. No chodź tu. No tam nie sięgnę, no. Dobra, skrócić dystans. Nie, za nic się nie pali. Nie przez krzaki. Ale teraz. No i bardzo dobrze. Ej, kurde, no. Zatrucie, no fuck. Nie lubię, nie lubię, nie lubię. W żadnej grze nigdy nie jest to nic dobrego. No a dalej plastry miodu już, a niedoczekanie wasze w żadnym wypadku. Nie będę jadł plastrów miodu. No daj, ale podpalaj, Geralt, kurde. No i pięknie, do końca, do końca. Znowu zatrucie, ale chyba skończę, tak jest. Kurde, zjadłem jeden plaster miodu jednak. Co tam mamy? Hity nowy pancerz dwa razy, serce Endriagi, fragment pancerza Endriagi. Ale oprócz tego przewrócona kapliczka i zgaszone ognisko. Ej, niech cholera, to miało taki wielki ogon, a wyglądało na mniejsze zdecydowanie, jak ze mną walczyło. Ej, dobra, zmieńmy tylko ten plaster miodu na coś innego, jeżeli mam coś innego. Nie no, na szczęście mam. Mam wątrobę wilka na przykład. No, mogłem też innych eliksirów użyć, ale... Kapliczkę też zniszczyli. No akurat to wygląda na to, że to potwór ogonem strącił po prostu. No ale może jakbyś użył wiedźmińskich zmysłów, to byśmy weszli na jakiś nowy trop zupełnie. Trafili na coś nowego. Okej, druga kapliczka odhaczona, 25 punktów doświadczenia. I 690 kroków w tamtą właśnie stronę. Nie, widziałem, że save się zrobił, więc jakby co ja nie robię swojego, ale płotkę wezwę jak najbardziej. A może nawet medytacja przed tym wszystkim? Do pełnej godziny, czyli dosłownie pół godzinki, do 6 aż. I zdrowie już w pełni i napoje uzupełnione alkoholem, jaki miałem. No nie, naprawdę opłaca się medytować. No gorzej, jak tutaj jakieś questy są uzależnione od czasu, że kiedy minie za dużo czasu po prostu, to już questów nie da się zrobić, albo będą miały inny przebieg zupełnie. No jeżeli jest tak, no to medytacja jest złem wcielonym. Bo w innych wypadkach naprawdę warto z niej korzystać. Przynajmniej na tym... Na tym i na łatwiejszym jeszcze, czyli w sumie najłatwiejszym, poziomie trudności.
Okej, to jest gryf, prawda? Tak po prostu. Kurde, czemu nie? A niech będzie. No tylko nie się da namierzyć z łaski swojej. Aha, nie znamy jego poziomu. Czyli pewnie podpalenie nic tu nie da, prawda? Aha, nic nie dało. Dobra, płotko. O cholera jasna! No dobra, był mocniejszy niż to, z czym walczyłem do tej pory. Kurde, diametralnie mocniejszy. Wczytajmy ostatni zapis, dobrze się zrobił. No, na szczęście w tym miejscu save się zrobił, gdzie podejrzewałem, że się zrobił. Nie, okej, wiecie co, tą samą drogą pójdziemy, ale kiedy zobaczymy gryfa, to spieprzamy, gdzie pieprz rośnie. Po prostu dalej. Jak najdalej się da. Dawaj, płotko, błagam. Ej, bo w sumie już chciałem błagać ciebie, żebyś się nie zatrwożyła w obecności gryfa, ale na to jest sposób. To jest znak akcji. Po prostu trzeba użyć na koniku. Ej, kurde, to było przed medytacją, a ja wątrobę wilka jadłem. No dobra, trudno. Ale co, gryf będzie znowu, czy to było wydarzenie losowe? No bo gdzieś tutaj już powinien być. Jest! Kurde, to wcale nie dobrze. No ale okej, raczej nie wypuści się za mną w pogoń, prawda? Aha, no chyba, że ja za nim. Nie no, dobra, w ogóle o to mi nie chodziło, ja chciałem za nim lecieć. Zgubimy go w gęstym lesie, Geralt. Okej, konik stracił wytrzymałość, ale chyba też gryf stracił zainteresowanie, prawda? Odpocznij. No, odpocznij. Geralt też jest brzuchomówcą, nie wiem, czy wiedzieliście. Nie no, ale nie zadbali o to, żeby usta się ruszały? Nie no, serio, moment, zobaczmy. No coś wio, patataj, wiśta wio, nie? O, co tu się dzieje z tej strony? A wilki, dobra, nie, z wilkami nie musimy walczyć. Bardziej mi faktycznie chodzi o tą kapliczkę. No cóż, no będę obrońcą wiary, choć nie chciałem. No zresztą nie wiem, w co oni tam wierzą, ale jakieś bóstwo, takie, którego, jeżeli go nie wielbisz, to sprowadza nieurodzaj? No to poganie jak nic, kurde. Ale trudno. Trzeba nieść pomoc, tylko tym razem mam nadzieję, że... Aha, i mamy chyba winowajców. Tych, którzy właśnie tutaj wszystko przewracają. Zapiszmy sobie. No przynajmniej nie będę musiał koło gryfa jeździć. Jacques? To wy niszczycie kapliczki w Velen? A co ci do tego? Coś ci za jedni. I te palce. Jesteśmy zwiastunem błyskawicy. Ciężką kroplą z chmury. Ta błyskawica zwie się nad człowiekiem. Ty jesteś nad człowiekiem? Nie boicie się gniewu bogów? Nie, ale serio, czy oni serio odwalają teraz motyw nadludzi? Ubermensch? Jak naziści? Miejscowi twierdzą, że bogowie są niezadowoleni. Nie boicie się ich gniewu? Gniewu bogów? Bogowie są martwi. My usuwamy tylko ich rozkładające się szczątki. Trujące zarzewie szkodliwego zabobonu. Wspaniale. W takim razie może teraz po sobie posprzątacie. A potem wrócicie usuwać zarzewie tam, skąd przyszliście. No i brawo, Geralt. Mistrz Friedrich z Oxenfurtu rzecze, że bogowie umarli. Religia to opium dla ludu. No to ostatnie stwierdzenie akurat było prawdą. Lęka się jeno religii i kapłanów, nie bogów. A ten strach zakuwa nas w okowy ciemnoty. Powinniśmy stworzyć nową moralność, albo i obejść się bez moralności. Ja jestem konserwatywny, jeżeli chodzi o religię. Jak była, niech będzie. Kto chce wierzyć, niech wierzy. Kto nie chce, niech nie wierzy. A niech jedni drugim nie wchodzą w paradę, cholera. Nie pozwolę wam niszczyć kapliczek. Zabawna ta wasza szopka, ale już się trochę znudziłem. Wynoście się stąd. Nie wracajcie. Bo co? Bo ci utnę łeb. Panią z dziekanatu. Albo tak. Bić pachołka reżimu! Ale może pięściami tylko. O, no i super. Nie muszę zabijać. Ale... Ej, właśnie, mogę poprzepychać ich troszkę, prawda? No właśnie. Póki oni broni nie wyciągną. No ale lać żaków, kurde. Dawno tego nie robiłem. Ej, można to bić pięścią? Ej, kurde, bo mi zaraz poklepią. No nie chcę wyciągnąć broni na nich. A zresztą, kurde, ten lokon mi troszeczkę popsuł szyki teraz.
Ej, dobra, oni są zakautowani, nie martwi, prawda? Nie, okej, okay, uleczmy się delikatnie, bo nie chcę tutaj paść na deski. Uuuu, niczym w UFC. Jak w KSW. Tylko takim lepszy. Ej! I spinning back fisty też robią? Kurde. Nie wiem, czy wiecie, ale MMA też się interesuje. Wszystkie gale staram się oglądać, kiedy tylko znajdę czas oczywiście na to. Między filmikami. No chodź, chodź, pozwól, że skończę. Dobra, i teraz Gerard Ziv wyprowadza. Prawy sierpowy, lewy, prawy, podbródkowy, pach, pach. Papeć, kurde, już mieszane style walki. I mocne uderzenia kończące. Dobra, wszystko podniosę po nich. Nie zasłużyli, żeby coś im zostawić. Ej, ale wow, 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 wow. No ten wygląda na bardzo martwego na przykład. No, a myślałem, że tylko nokautuje. O cholera, dobra. No tą kapliczkę, nie mieli okazji jej przewrócić nawet. Choć majstrowali przy niej dosyć długo. Nie, jak wygląda to zadanie teraz? W rozpisce. W ukończonych. No, pobocznych już nie ma, oprócz kart do gwinta. Jest obrońca wiary. Idąc szlakiem świętych miejsc, Geralt spotkał grupę młodzieńców, którzy okazali się studentami z Oxenfurtu. Pod wpływem nauk jakiegoś filozofa, żacy zwalczają wszelkie przejawy religii. Jak to była w gronie studentów dyskusja światopoglądowa skończyła się mordobiciem. Nie no, normalnie powinno być... Jak to była w gronie studentów dyskusja światopoglądowa skończyła się mordopiciem. Dobra, kolejne zadanie. Ale gdzie? W którym miejscu? Najlepiej. No przy nowej tablicy ogłoszeń zapewne, choć kurde. Daleko odjechaliśmy. Od naszego celu podróży. Kurde, nie wiem, czy ta nie będzie bliżej teraz. Tylko mam jakąś łódkę w pobliżu, bym wam żeglowanie jeszcze pokazał. Dobra, łódź mamy tutaj. Dopłyniemy sobie w to miejsce i odkryjemy coś nowego. No dobra, no to w te pędy, płotko. Ale wiesz co, zanim dojedziesz. Ile? Ej, 8 minut medytacji, bo jest medytacja do godziny 7. Patrzcie tam na dół. 7 minut medytacji, bam. Pełne zdrowie, jaskółka uzupełniona, konik już na miejscu czeka. Nie możecie nie umierać z taką medytacją, serio. Dobra, bardzo stare drzewo. Ej, coś tam było? Wolnij, płotko. Serio? Czy tylko po prostu ognisko? A, świeczuszka. Takie miejsce do przesiadywania, bo i ławeczki są. Nie, dobra, koniku, jedziemy dalej. No, prosto przez wszystkich wrogów. Co my tu mamy? Endriagi. Cholera, mógłbym zawalczyć. A, zróbmy to. Ogień dobrze działał ostatnim razem. Ojojojojojo, chyba nie w ten sposób, nie z taką grupą. Teraz lepiej w ten. Po prostu El Clasico. Dobra, jeden robotnik rozwalony. Czy tam robotnice zresztą, bo to jak mrówki. Zresztą często spotykany przeciwnik w Wiedźminie 2, zabójcy królów. Zawsze stadnie, prawie zawsze. Okej. Tutaj pozbierane. Tutaj roślinki również. Nie, dobra, powiedzmy tyle starczy. Lecimy dalej, przez moczary. Przez bagna, czyli no, spodziewajmy się utopców. Nie, do najbliższej łodzi, a stamtąd do nowego, do zupełnie nowego miejsca. Dobra, tam jakaś, nie wiem, budka strażnicza, myśliwska może. Tutaj też parę rzeczy, ale mam wrażenie, że tutaj akurat już byłem. Że jeżeli tam nie było zadania, to na pewno były skrzynki, które już obcykałem sobie. No, to są pewnie ambony, tak po prostu. Aha, no i wszystko jasne. Co, muszę przepłynąć na drugą stronę, czy konik da radę? Z wysepki na wysepkę. No i pięknie. Co my tu mamy? Neckery, słabo, jedziemy dalej. No, łódź daleko stąd. Ej, strzeżony skarb? A strzeżony przez kogo? Lubię skarby i lubię zabijać. Algul. Cholera, no dobra. Mogę go namierzyć? O kurde, zdradziecki atak Neckerów z zaskoczenia. Kto by pomyślał?
Pytanie, czy Algu już do mnie ruszył? Nie, uciekł chyba nawet. Ej, kurde, jak ja bardzo nie lubię Neckerów, no nawet nie jesteście w stanie tego pojąć. Jaką antypatią darzę te bestie. No moment nieuwagi są w stanie zabić, no ale dają mutageny, no i to się chwali. Ej, nie, co, Algu sobie poszedł? Nie, no jest tutaj cały czas. O kurde, co to miało być? Aha, jeszcze się leczy na domiar złego. Dobra, a jak tam z ogniem, Algulu? Rzekłbym, że kiepsko, o ile nie bardzo kiepsko. Mogę zapisywać... O kurde! Nie, te duże uniki biegą, duże, największe. Oj nie. Płotko, ratuj się. Kurde, w nogi. Jak prawdziwy wiedźmin. Nie, save jak nic w tym miejscu. I tymczasowo olewamy tego Algula. Mój ogień w ogóle praktycznie nie działał. Płotko, chodź tu. Nie, i w ogóle teraz coraz lepiej się czuję z tymi rękawicami, bo widać, że tylko osłona z żelaza jest z zewnętrznej strony. I faktycznie mamy pewną mobilność palcy mimo wszystko. Gaj, oleny. I opuszczone miejsce. Kiedy indziej odczyścimy to miejsce z potworów, bo już tutaj widzę naszą żaglóweczkę. No o ile płotka będzie chciała pozwolić mi zejść. Dziękuję bardzo, no. Trochę to zajęło. Dobra, i teraz tak. Na początek trzeba znaleźć ster. Bo siedzi się przy sterze oczywiście, a nie nigdzie indziej. No i proszę bardzo, no. Znacie jakieś morskie przyśpiewki? Bo ciśniemy, ale właśnie, trzeba wiedzieć, w którą stronę trzeba cisnąć. Więc tak, będę musiał chyba upłynąć tą wyspę z prawej strony i bardzo dobrze, przynajmniej zobaczymy sobie, co tak właściwie będziemy opływać. Co to jest otoczone takim murem? Co, ta wieża tam? To jest tylko tyle? I tyle murów dookoła? Nie no, ale poczujcie ten klimat. Wiatr we włosach. Dźwięk żagla. No to może się podobać tym, którzy z was, którzy mają patent żeglarski. Albo po prostu są pasjonatami żeglowania. Nie, naprawdę, jakby wynająć sobie łódkę z żaglem na polskim jeziorze i tak sobie popłynąć po prostu. No gdyby nie te zrujnowane wieże, potwory, no i wieśniaki. Bo teraz delikatnie bardziej są już cywilizowani, powiedzmy. John Deere, Lamborghini, ale oczywiście ciągnik Lamborghini, czy Lamborghini, tam obojętnie. Nie czepiajmy się wymowy. Nie, ale serio, taka wieża otoczona murem. Ej, ale w tej wieży ktoś jest. Bo świeci się światło. Ej, dobrze. Okej. Kiedyś się tam można wybrać. Już nie w dzisiejszym odcinku na pewno. Bo ten odcinek skończymy, kiedy dopłyniemy do miejsca. Wyznaczonego na mapie, ale właśnie, moment, czy to już jest tutaj? No, spójrzcie, jak szybko pływa się żaglóweczką. No, już jesteśmy praktycznie na miejscu. Tylko teraz dobre miejsce na... zacumowanie łodzi. No oczywiście nie będę jej cumował, tylko po prostu o. Dokonując delikatnych uszkodzeń opuszczę stery i wyskoczę sobie. No, zamaczając tylko buty. Praktycznie. No i żaglóweczka niech tam zostanie. A teraz zobaczmy, co my tutaj mamy. Welen! A, sorry, kurde, rudnik. No to już właśnie. Zajęte przez nilfgaardzkich żołnierzy. Ale w sumie jesteśmy teraz w tej samej drużynie. Tak jakby pracuję dla nich teraz. Albo to właściwie z nimi. Choć kurde, pokłoniłem się cesarzowi Nilfgaardu, a i to był błąd. Szczerze tego żałuję. Bo wiedźmin nie kłania się nikomu. Ej, tak po prostu? Ej, dobra, może coś dla mnie zrobić nowego, lepszego? W ogóle jaki jest twój poziom? Jesteś... A, jesteś czeladnikiem tylko. No to kiepsko. Czyli raczej nic lepszego tutaj nie znajdę niż to, co mam. No, jeszcze kolejny miecz, ej, moment, mistrzowski wiedźmiński miecz, ale łe, kurde. 16 poziom, zbyt wysoko. Nie, a poza tym może jakieś spodnie? Ewentualnie rękawice, kurtkę, coś? Ale nie, to nie u niego. On zajmuje się bronią, a nie zbroją. Ale jakieś towary na pewno ma, choć biedny jestem, z chęcią rzucę okiem. O kurde. Ma też parę magicznych, choć jemu nic nie sprzedawałem nigdy. Ej, ma Gwynnel. Od 5 poziomu?
Ej! Ale nic to nie ma. Nie, czyli nie kupuję tego jeszcze. Mój jest o wiele lepszy, jeżeli chodzi o dodatkowe stacy. I też obrażeń w sumie jest tak więcej zupełnie. Nie, dobra, spokojnie, to olewamy ten temat chwilowo. I szukamy innego miecza, może też od 5 poziomu, może jakiś żelazny fajny. No nie, no ale nic takiego tutaj nie ma, więc jedyne co mogę zrobić, to mu posprzedawać szmelc, jaki mam. Za 6, za 5, za 9. Rękawice tropiciela gorsze od moich, won. Miecz ze srebrnego miasta. Może to mi da coś lepszego, jak to rozwalę na części. Zostawię jeszcze. Weleński długi wek. Toporek wek. Myśliwskie wek. Kolejne wek. Kusza gorsza wek. Przeszywanica wek od razu. To też. Toporek mała pałka. Jeszcze jeden toporek. Dobra, wszystko sprzedane. I dobra, zobaczmy jeszcze tylko, kochani, przed końcem, dosłownie, przed samiuszkim końcem. No jeszcze sobie oczywiście tutaj skorzystam. Z dobrodziejstw, bo chyba gdzieś tutaj jest miejsce, no właśnie. Gdzie mogę poprawić i swoją zbroję, i swoje bronie. Jak miło. Nie, ale zobaczmy, czy coś się dzieje w tej wsi. Przynajmniej wnioskując po tablicy ogłoszeń. Rymowanka. Kto bez ucha, ten lasu słucha. Kto ma znamie, tego wzięły panie. Weźmy. Żeby później nie jechać z głowy, tylko z kartki. Gęś się nieść przestała. Dobrzy ludzie, pomóżcie. Gąska moja nieść się przestała, ale ledwie rok ma. Guślarz rzekł, że by rodzić jaje. Z powrotem poczęła. Należy gęsi kuper olejem z rzepaku namaszczać. Ale jakiem spróbował, tak mnie okrutnie w rękę dziobnęła, że od tej pory mam sińca. To on ma pewnie znamie i go wzięły panie. Znak to inną, a mniej niebezpieczną metodę, Leszko. Ja tam nic nie wiem, ale kto wie, może Geralt będzie chciał pomóc. Wczoraj wieczorem zmarła nieradka. Przed nami udała biedną starowinkę, co bez krewnych na świecie została, co dzień o jadło żebrała. A jakieśmy poszli ciało do pogrzebu przyszykować, to się okazało, że za piecem schowany miała korzec, mąki, fasolę i groch, jak i całe naręcza jabłek suszonych i grzybów. Wezwałdliśmy sołtysa i postanowił, co następuje. Jadło podzielim równo między całe sioło, a nieradkę miast zgodnie z tradycją pogrzebać z kamieniem u stóp do bagien wrzucimy, co by spokoju po śmierci nie zaznała. Ej, porąbani są! Niechaj wszyscy wiedzą, że kto się cudzem kosztem żywi, kto przed resztą wsi pokarm schowa, a sam jeszcze od innych kłamstwem się posiłkując wyłudza, ten przez bogów i ludzi zostanie wyklęty. Jano, zjedli jej zakitrane żarcie, a może ona była po prostu oszczędna, to jeszcze z kamieniem ją u nóg przywiążą i wyrzucą do wody, więc będziecie mieli upiora, który będzie was nawiedzał. No i bardzo dobrze. Co tam Wielimir napisał? Pisarczyka do pisania ogłoszeń zatrudniem. Płacem w płodach rolnych. No po takich błędach, no to ej, przynajmniej rozważny człowiek. Może nie piśmienny zbytnio. Niezbyt... troszeczkę na bakier z ortografią, no ale ej. Przynajmniej chce zatrudnić od tego ludzi. Zna swoje ograniczenia. Zlecenie. Zaginieni żołnierze. Ogłasza się, że armia cesarska poszukuje miejscowego, czy to myśliwego, czy zwiadowcy, który pomoże w odnalezieniu zaginionego patrolu. Możliwym jest, że żołnierze padli łupem bestii. Jeśli przypuszczenie zostanie potwierdzone, za dostarczenie głowy potwora zostanie wypłacona nagroda przez niżej podpisanego. On również udzieli wszelkich dodatkowych wyjaśnień. To jest typowo wiedźmińskie zadanie, więc weźmiemy to. Ku chwale cesarza. Milan Noran, dowódca oddziału we wsi Rudnik. No i od sołtysa jeszcze. Potrzebna nowa figurka. Figurę pani lasu, co wedle rzeczki stała, piorun trafił i spopielił. Trzeba wystrugać i postawić nową, nim się nasze opiekunki zgniewają. Komu bogi talent dały, niech łapie za dłuto i rzeźbi. Sołtys. Nie, jakby co, jeszcze w Rudniku czeka nas parę rzeczy. Tajemnica wsi Stegny. Na przykład. I to dotyczy właśnie tych zaginionych żołnierzy. Ej, od którego to jest poziomu?
Bo jeżeli od takiego, który mi pozwala na swobodną zabawę, a nie drogę przez męki. No, co są zlecenia? Aha, 22. To nawet udając się na Skellige, mam mieć tylko 16. Nie, serio, chyba polowanie na czarownicę zrobimy, chyba nie jednak w następnym odcinku. Ale jeszcze tutaj zobaczyć, o co chodzi mogę. Ej, nie obrażają się, że delikatnie ich okradam. Ale jak to oni? Naprawdę pozostają niewzruszeni, nieważne co zrobię. Ej, Alkahest? Ej, super. I kupiec od razu. Dobra, teraz sobie będę mógł sprzedać to i owo. Ej, nawet masz swój własny straganik. Kurde, kiosk. Macie pieniądze? A ty? Bo ja bardziej sprzedawać niż kupować. O, i w Ginta z nim zagram kiedyś sobie na pewno. Pokaż mi swoje to. Nie, podoba mi się ta gra, ale podejrzewam, że w odcinkach to nie byłoby zbyt pasjonujące, więc nie. Ej, dobra, zlecenie musi zostać. Wino białe z Black Lea. Niech też zostanie, oczywiście. Nie, jedyne co mogę mu sprzedać to rupiecie, jeżeli jakieś mam. No, mam dużo skór na przykład, to wszystkie. Niedźwiedzie też, grabie. Wilcze. Jelenie. Świeczki i... Świńskie skóry. Wszystko mu sprzedałem, co chciałem mu sprzedać. No dobra, fioleczkę też mu sprzedam, czemu nie. Ej, soba, co on tutaj ma? Wzmocnione yuki. A ja mam zwykłe. Nie, dobra, kwani. Ja w tym miejscu kończę ten odcinek. W kolejnym postaram się wystartować z tą wiedźmą, która naprzykrzyła się Ciri. No bo to jest na mój level, powiedzmy. No a później już rzucimy się na głęboką wodę i zobaczymy, co tutaj słychać w tej ziemi niczyjej. Wielkie dzięki za oglądanie, jeżeli materiał wam się podobał, zostawcie proszę łapkę w górę. Do usłyszenia następnym razem, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!